Wodniczu lisiu, przecudowne. Co tam? Co tam, misiaczki? No ostatni jesteście, ja wiem, ja wiem. Tak się złożyło, ale robimy już wasze czytanko na kwiecień. No, na kwiecień, kochani. Czyli co? Miłość, dwa przekazy, praca, jakie cele są możliwe do osiągnięcia i co? I wy z każdym jest. I wy z każdym znakiem. I wy z każdym znakiem. No. Takie buciki. Zaraz zobaczymy, co tam u przecudowniaczków. Co tam u ufolutków. Misiaczki? No. My się znamy. Ajajajajaj. Dobra, już. No, lećmy. Lećmy, lećmy. Miłości najpierw jakieś. Miłości. Zapobieganie rozpadowi poprzez kłamstwo albo jak to się mówi po polsku? Jak to się mówi? Wstrzymanie prawdy. Tak się nie mówi. Wstrzymać prawdę. W sensie, że ukryć prawdę. Że nie powiedzieć. Że wstrzymać się przed powiedzeniem czegoś. I przez to uratować coś. Taka energia tu jest. A co to jest? Ponieważ ktoś się wstrzymał. O Jezu. Ponieważ ktoś się wstrzyma z jakimś słowem, planem lub decyzją, to nie spadnie jakieś dziwne dziabdziaństwo na ludzi. Ha. Tylko dlaczego tu jest manipulant, ja się pytam. Dlaczego tu jest jeszcze jakiś manipulant? Słuchajcie, zacznijmy od tego, jeżeli macie dobrą relację. To mogą być osoby trzecie, które się wpieprzają między was, ale się im to nie uda, bo jest zablokowany manipulant, więc spokojnie. Ale jeżeli, nie daj Boże, wy wodniki macie do czynienia z łajzą, z manipulantem, z czarusiem, to nawet czary by tutaj ktoś mógł robić. Co to w ogóle ma być? Co to kurde w ogóle jest? A jaka jest rada na to? Czekajcie chwilę. Wy możecie absolutnie, absolutnie nie dopuścić tej osoby do swojego życia. To w ogóle naprawdę. Ale kochani... O! Wiecie, co mi do głowy przyszło? Że ci z was, którzy są w oku publicznym, moglibyście mieć wykonywane rytuały na siebie. Albo jeden rytuał. Miśki, ale to jest normalne. To naprawdę. Jeżeli kogoś znają lub gdzieś oglądają, czy nie wiem, to mogą być media społecznościowe, wy możecie być gwiazdą, nieważne. Ale jeżeli gdzieś widzą, czy wiedzą o was tysiące, czy setki tysięcy, czy miliony ludzi, no nie wiem, czy aż takie gwiazdy mnie oglądają, ale w razie gdyby, to kochani, to trzeba się niestety liczyć z tym. Weźcie się porządnie, zablokujcie, tak naprawdę porządnie, jakiś taki, zróbcie porządny, ochronny rytuał, bo się trzeba liczyć z tym, że jakaś łajzunia gdzieś tam se upieprzy w głowie, że jesteście ich księżniczką przykładowo, albo księciuniem. Ale miśki, to tak pocieszne takie, bo to taki pieseczek mały, który tak próbuje doskoczyć do was. Nie przejmujcie się tym. Słuchajcie, wszyscy ci, którzy nie mają do czynienia z łajzą, taką naprawdę łajzą, i wiecie, że nie ma w waszym życiu łajzy, nie, 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 w ogóle. Możecie być w poważnym związku, możecie mieć jakieś spokojne randkowanie, być może jakieś początkowe, ale nie macie do czynienia z czarusiem, manipulantem, kłamcą, oszustem, zdradzicielem, nie wiadomo czym, to spokojnie, to są tylko jakieś takie, wiecie, tam gdzieś ktoś z daleka coś rzuci, jakiś rytuał albo życzenie. Nie uda się im to, bo jest zablokowane. Wy na pewno będziecie chronieni, ale oczywiście nie zapominajcie, znaczy pamiętajcie o tym, żeby się rzeczywiście chronić,
ale ja muszę powiedzieć do jakiegoś wodnika, który wie, że ma łajzę. Muszę! Kto to jest łajza? Czaruś? Manipulant? Czaruśka? Jakaś kurde nimfomanka? Cholera wie! Ktoś, kto, bo ja mówię do chłopaków i do dziewczyn, ktoś, kto zwraca na siebie uwagę, ktoś, kto przychodzi, odchodzi, manipuluje słowem mo. Manipuluje. Pieprzy! Głupoty w sensie. Kochani, wy macie jak najbardziej możliwość w tym miesiącu, żeby uratować się przed burdello. Macie możliwość. Spokojnie. Ale i tak bym uważała na łajzunię. No co wam powiem, Jezusicku? Jeżeli bym miała aż tak strasznie dziwnych rzeczy nie mówić, tylko powiedzieć jeszcze raz do ludzi, którzy mają spokój święty w życiu. Ja naprawdę myślę, że ktoś nie chce czegoś powiedzieć. Jest to trochę manipulacyjne, jest to trochę nieuczciwe, ale ktoś się boi, że jak powie to słowo, to że się coś zawali. Ale to nie musi być jakieś straszne. To może być coś takiego, nie powiem mu, że chcę mieć jeszcze jedno dziecko, bo wiem, że on nie chce mieć w ogóle dzieci. To jest przykład tylko. Albo nie powiem mu albo jej, że muszę wyjechać, tam, nie wiem, za 2 tygodnie czy za 3 tygodnie, bo wolę poczekać z tą informacją, bo będzie zaraz jakieś cierpienie, płacze i nie wiadomo. Wiecie, o co chodzi? To nie musi być jakieś wielkie coś. Ale ktoś wstrzymuje się przed powiedzeniem jakiejś prawdy. No i jeżeli to nie jest łajza, manipulant, czaruś, tylko dobry człowiek, to być może dlatego tego nie mówi, bo nie chce mieć jakiejś konfrontacji. Jest to rodzaj manipulacji, tak. Być może nawet lekko egoistyczne coś, ale no tak to wygląda. Ale tak to wygląda. Kochani, zauważcie, czy wasz partner, przyjrzyjcie się, czy wasz partner, partnerka nie cierpi lub nie jest chory, albo nie czuje się gorzej emocjonalnie. Bo to by mogło również powodować, że ta osoba gorzej się z wami komunikuje w tym miesiącu. To jest raz. Dwa. Jeżeli macie do czynienia z jakimś czarusiem, lovelasem, czy jakimś innym manipulantem, kochani, nie brać sobie do życia osoby niedostępnej emocjonalnie, a to jest osoba niedostępna emocjonalnie. Nie zwracać uwagi, nie oferować uczucia temu człowiekowi, absolutnie. Drugi przekaz. Kochani, albo do was ktoś się odezwie, będzie kłapał, albo wy do kogoś, nie wiem, nie zgaduję, ale powoduje to u kogoś rozdroże. Czyli, jeżeli do was odezwie się, napisze, zadzwoni jakiś człowiek interesujący, z którym macie połączenie intelektualne, zwłaszcza z którym można byłoby przeprowadzić interesującą rozmowę. Niekoniecznie robić zaraz rzeczy, ale porozmawiać. To ja nie wiem, co tu się będzie działo między wami, ale jest pokazane rozdroże. Czyli w momencie, kiedy te dwie osoby zaczną rozmawiać ze sobą, to jedna z nich lub oboje, nie wiem, stajecie na rozdrożu i zaczynacie się zastanawiać, kurde, i co dalej? Spotkać się? Iść na randkę? Zrobić coś więcej? Pojechać do niego, do niej, czy coś takiego? Jakieś rozdroże. No chyba, że to jest coś a la wracacz i ktoś się zastanawia, co zrobić w związku z tą osobą. Ja wam powiem tylko tyle. Wy podejmiecie dobrą decyzję. Tak, bo macie rozsądek i wiedzę. Także ja się o singlaczka absolutnie nie martwię. Każdy jeden przepiękny, przepiękny singlaczek, który w tym miesiącu znajdzie się na rozdrożu i będzie się zastanawiał, co zrobić, och, co zrobić, podejmiecie rozsądną decyzję. Ale w niektórych przypadkach po podjęciu tej rozsądnej, mądrej decyzji możecie mieć poczucie, że coś wam umknęło, że coś wam tak jakby koło nosa gdzieś przeleciało.
Możecie mieć takie poczucie. Niektórzy z Was nie będą się z nikim komunikować, tylko macie pokazane, że jesteście troszkę taką zimną osobą, taką zamkniętą na miłość czy na jakieś randkowanie i pokazujecie, że zaczynacie się zastanawiać w tym miesiącu, bo tak jakby Wam coś umykało koło nosa. Tak jakby Wam życie przelatywało i cały czas nie ma ciekawej osoby. Cały czas nie ma ciekawej osoby. Ja nie polecałabym w trakcie Merkury w retrogradacji szukania nowej miłości, ale przemyślenia na temat tego, co zrobić od maja, można mieć. No pewnie, że... Dlaczego nie? Oczywiście, że tak. Bardzo rozsądne, acz lekko zimne, chłodne, takie zdystansowane niepoczucie, tylko zachowanie wodnika singla w tym miesiącu. Rozsądne, z głową, bez emocji, ale takie trochę chłodne. Ja bym ociepliła wizerunek, bo Wy macie pokazane, że powinniście zobaczyć, że oprócz rozsądku, oprócz głowy, oprócz intelektu jest jeszcze dusza, jest jeszcze takie troszkę właśnie, jesteś taki ufoludek, to popatrzcie trochę na takie jakieś duchowe, ezoteryczne jakieś rzeczy. Zwróćcie uwagę na sny, może się Wam coś przyśni, może będzie przekaz we śnie. I zwrócić uwagę na dbanie o urodę. Bo będziecie piękni. Ale no, z jakiegoś powodu to dbanie o urodę też jest tutaj zaznaczone. Nie mówiąc o zdrowiu. No. Albo może właśnie powinniśmy powiedzieć, że dbanie o zdrowie, a uroda to będzie efekt uboczny. Co nie? Pamiętacie, oglądaliście film Barbie? Pamiętacie, co ta kobitka w tej przemowie mówiła? Że musimy być chude, ale musimy mówić, że jesteśmy chude, żeby być zdrowe, a nie żeby być piękne, czy coś takiego. Pamiętacie? Znaczy, nie wiem, czy oglądaliście. Ja oglądałam ten film, no. Takie buty. No dobra, misiaczki. Praca. O Jezu, ile ja gadałam, miśki. Czemu ja się rozgaduję? Czemu? Uhuhu. Pracy. Słuchajcie, dobra, ja muszę to powiedzieć. Ja nie wiem, gdzie Wy pracujecie. Jeżeli pracujecie w jakimś miejscu, gdzie jest więcej ludzi, to komuś się podobacie albo Wam się ktoś podoba. I no, ja nie wiem, czy powinniście cokolwiek robić z tym człowiekiem, ale jest pokazany zachwyt, jest pokazane połączenie jakieś duchowe z kimś. Dobra, tyle, kropka, i nic więcej na ten temat nie mówię, bo to nie o to chodzi w czytaniu na pracę. Ale dwa, macie pokazaną intuicję, bardzo duży rozwój intuicji, ale z jakiegoś powodu, nie wiem dlaczego, albo artystyczne coś. Jakbyście byli artystą, to jest bardzo dobra karta na wszystko, co jest związane z prawą półkulą mózgu. Wszystko, co jest artystyczne, ufolutkowe, odleciane, gdzieś tam jakieś wszechświaty, niewiadomoca, inna galaktyka, intuicja, czary-mary, magia, nie wiem co, miśki, jezusicku, dobre! Dobra energia, ale z jakiegoś powodu bliżej mi nieznanego poczucia, że nie jest tak, jak powinno być, albo poczucie bycia niedocenianym, albo poczucie, że jeszcze, ja nie wiem, albo wytracicie serce do tego, co robicie, albo pamiętajcie, spokojnie, jest Merkury w retrogradacji, nie panikować, albo wytracicie, nie tracicie serce, tylko, znaczy, albo serce, albo poczucie, że ktoś Was nie docenia, że za mało ludzi Was docenia, że chcielibyście się poczuć bardziej doceniani. No, trochę tak. Ale, o Jezu, wodniki, ale robicie jajka. Jeszcze raz. Czegoś komuś brakuje i ktoś czegoś jeszcze nie chce kończyć, albo ktoś jest niezadowolony, że nie może skończyć. Czyli teraz tak, każdy jeden człowiek, który coś chce skończyć w tym miesiącu, możliwe, że będzie z tym problem. Podejdźcie do tego, błagam, na luzie i z elastycznością. Jeżeli czujecie wewnętrznie, że może jednak dać temu jeszcze trochę dni i nie kończyć tego już, to dajcie temu więcej dni.
Nie róbcie na siłę, żeby coś zakończyć. To jest raz. Dwa. Poczucie żalu, że coś miałoby się skończyć, powrót do czegoś, poczucie chcę do tego wrócić, bo nie czuję się szczęśliwa, szczęśliwy bez tego. To jest też możliwe. Jest też możliwy brak zadowolenia z czegoś, co jest na internecie. To może być jakieś media społecznościowe, to mogą być, to może być jakaś praca internetowa, sklep internetowy, nie wiem, strona. Tak jakby jakieś poczucie niezadowolenia lub niespełnienia. Karta rada, wyjść ze stagnacji. Nie siedź w jakiejś stagnacji, w tym poczuciu, nie mam do tego serca, albo w poczuciu, coś się ciągle nie kończy, to działajcie. To się skończy w maju, ale działajcie cały czas. Nie miejcie czegoś takiego, że czuję się sparaliżowana czy zamknięta w jednym takim punkcie i nie mogę się ruszyć. Nie róbcie czegoś takiego. Niektórzy z Was będą mieli w tym miesiącu podpowiedzi intuicyjne, że powinniście coś zrobić. Niektórzy z Was wrócić do czegoś, co już robiliście, bo nie czujecie spełnienia bez tego. Wiecie, o co chodzi? A niektórzy jakieś projekty będą kończyć. Albo ulepszać. Bo takie poczucie nie jest tak, jak powinno być. Czuję, że chcę więcej, że chcę bardziej. No, spokojnie. Nie siedzieć w stagnacji, czyli cały czas działać. Cały czas działać. Dobra. Jakie cele są możliwe do osiągnięcia w tym miesiącu? Cele. No Jezu, Ficko. To było u singla. Ja Wam to już powiedziałam, że singiel miał pokazane podejmowanie dobrych decyzji. To mogą być też urzędy teoretycznie, jakieś księgowe, jakieś jacyś prawnicy, jakieś takie dziwne rzeczy. Ale podejmowanie decyzji, komunikacja, mądre rozmowy, intelektualne rozmowy, nauka. Może jesteście studentem albo uczniem maturalnym, ale nauka, zdobywanie wiedzy, przekazywanie wiedzy, uczenie się lub przekazywanie wiedzy, rozmowy intelektualne, ale również rozsądek i dobre, mądre decyzje. Dobre, mądre decyzje. I karta numer dwa, kontakt, rozmowa. Jeżeli chcecie podjąć decyzję, żeby z kimś porozmawiać, to na spokojnie, możecie to zrobić, bo to jest mądra decyzja i ta rozmowa też jest okej. Jeżeli podejmujecie decyzję na temat szkoły, studiów lub czegoś, co jest, albo jakichś dyplomów, cokolwiek, co jest nauką, tak, jak najbardziej jest to do zrobienia, to będzie dobra decyzja, to będzie dobry, nowy początek. Również jakieś nowe możliwości zarabiania, staże, nie staże, bardzo dobre karty. To się wszystko powinno udać, jak najbardziej w tą stronę iść. Ale tu jest przede wszystkim też komunikacja. Albo podejmowanie decyzji na temat dziecka, dzieci lub szkoły lub studiów dziecka, dzieci. Ale to wszystko jest dobre. No. Więc jeżeli macie tego typu jakieś przemyślenia czy dylematy, jak najbardziej tak. Że róbcie, bo podejmiecie dobre decyzje. O to mi chodzi. No. Misiaczki. Kurde blade. Co to w ogóle było? Dobra. Wy z każdym znakiem zodiaku. Wy z każdym znakiem. Od baranka do rybek. Jeżeli macie baranka, strata czasu. Zabawa, za dużo ludzi, płytkie emocje. Nie, dobra, strata czasu. Albo jesteście razem i tracicie czas na jakieś imprezy, na jakichś znajomych, albo na imprezy albo znajomych. Ale strata czasu, no to uważać. Jeżeli macie byka, wyjście z klatki i skierowanie uwagi w inną stronę. Co ja nie wiem, czy to znaczy, że wy będziecie razem. Jest to dziwne. Jakaś irytacja lub złość też jest możliwa. Z bliźniętami wyjście ze stagnacji i w końcu zakończenie czegoś, co się dawno powinno zakończyć. Z raczulisiem iluzja, pomieszane emocje. O nie, nie, nie. Dobra, tu nawet ktoś może być chory.
dosłownie, hormony zwłaszcza, lub mieć jakieś, bardziej bym powiedziała, że nerwice niż depresję. Jak już bym miała zgadywać, to raczej bym to powiedziała. Natomiast nie, to nie. To jest iluzja i to jest bardzo iluzoryczne podejście do emocji. To jest histeria. To jest histeria. Oj. Nie. Dobra, na spokojnie. Na spokojnie. Z lwem zostawienie czegoś lub odejście i albo blokada, albo brak prawdy. No, jeżeli ktoś odejdzie i zostawi, odwróci się plecami, to nie powie dlaczego i możecie nie wiedzieć. Albo wy odwrócicie się plecami i nie powiecie dlaczego. Może tak być. Z panną bardzo... O Jezu. Dobra, nie wiem. Chyba, że sprawy związane z domem, z budynkiem, jakieś remonty lub jakieś przeprowadzki. Albo ktoś próbuje sobie układać stabilizację, związek z kimś, kto już ma coś innego. Jest pokazana stabilizacja, a potem jakiś bałagan. Bałagan w domu. Więc ja nie wiem, co to oznacza. Z wagą brak przyszłości, brak nowego początku. Ktoś nie chce albo nie czuje się na siłach. Ze skorpionem osłabienie... właściwie to nie, bo tutaj jest jakaś... O Jezu, nie mogę się wysłowić. Oferta. Ktoś powie, że kocha, ktoś powie, że przeprasza, ale to może być narcyz. Ja chciałam powiedzieć osłabienie relacji, ale ta relacja chyba jest słaba przez to, że ktoś jest troszkę taki szemrany i niezbyt stabilny, ale może być coś a la przeprosiny lub oferta lub och, kocham cię, ale to jest takie słabe. Nie wiem, czy to ma fundamenty. O to mi chodzi. Tylko o to mi chodzi, dobra? Ze strzelcem, o Jezu, wyjście z jakiegoś cyklu po to, żeby rozpocząć nowe życie. No, nie powiem. Możliwe nawet jakieś wyjazdy zagraniczne, poważne sprawy. Z koziorożcem ciężar, rozmowa, dyskusje, rozwiązywanie problemów, wzięcie na siebie jakiejś odpowiedzialności. Dwa wodniki, odchodzenie, opuszczanie i... żałowanie błędu, wyjście na jaw jakiegoś błędu, ale pozostawiamy coś, opuszczamy. A z rybami nie. No, jedno z was drugie może zranić. Albo jedno przez drugie może cierpieć. Aha, no to samo powiedziałam. Co ja powiedziałam innego? To samo powiedziałam. Może jedno przez drugie cierpieć w tym miesiącu. Jest iluzja, więc nie wiem, czy bym z rybami się bawiła. Ostrożnie bym się bawiła, dobra? Albo ryby na was muszą uważać. To też jest możliwe. Miśki, dobra. Co osoba, o której myślicie, chcę wam powiedzieć, czujecie, mimo że nie jesteśmy razem. Czuję twoją energię, mimo że nie jesteśmy razem. Miśki, tyle. Dobra, lecę. Lecę, rany boście, nagrałam wszystko. O rany, jasusicku, ile tego było. Dobra, dobra. Pamiętajcie o lajkach, subach i komentarzach. Pamiętajcie, żeby sprawdzać ascendenty Słońca i te wszystkie inne, zwłaszcza wedyjskie znaki, bo to jest ważne. Zwłaszcza jeżeli tu nie czujecie swojej energii. Nie brać na siłę. Absolutnie nie. Miśki, tyle. Trzymajcie się. Buziaczki. Pozdrowionka. No i pa, pa.